No cóż, medyk uratował moich czerwonych, ale moi czerwoni, jako że są niewdzięcznymi skurwolami, no to sami widzicie, co oni zrobili. Ale my żeśmy im pokazali na kwaśne jabłko tym wszystkich medykom. No, udało nam się dojść do następnego świata. Jesteśmy teraz w Insane Plains. Mamy tutaj kolejne poziomy. To The Wrong Brothers, to jest boss oczywiście. Poczekajcie teraz, gdzie tu można było w ogóle zapisywać? Countryville, o kurde, ja nie chciałem wchodzić do poziomu, chciałem zapisać. Okej, okay, czyli ten poziom polega na tym, że mamy tutaj kombine, tak? Dobrze to widzę i mamy chyba byk, to jest byk? Co to jest? Zresztą zaraz zobaczymy jak wejdziemy do poziomu. Tak, mamy traktor. A, i mamy przy okazji zniszczyć bazę wroga oraz... Zaraz zobaczymy, co to jest to drugie. Bo jestem w ogóle ciekaw, bo tego nie pamiętam. Ale teraz zaczynamy naprawdę, kurde, fajne poziomy. Teraz mamy poziomy takie... Wiecie... Że kojarzące się ze wsią, nie? Mamy nowego buddy. Dokładnie to jest buddy pomarańczowy. I shotguna mamy. Okej, okay, no to lecimy z koksem. Druga mapa troszeczkę inaczej wygląda, jak widzicie. Muzyka tutaj też jest piękna. A grafika to po prostu jest miazga tutaj. Dobra, na czym to wszystko... Wow. Wow, tego to nawet nie wiedziałem. Zniszczmy tą bazę, bo i tak nie mamy tutaj czasu i to jest fajne, to jest cool właśnie. Nie mamy tutaj czasu, więc możemy trochę poszpanować. Oh yeah, uciekamy, bo daliśmy tutaj dupy. A nie mam tego, drugiego buddy, więc wypadałoby cokolwiek ogarnąć w tym temacie. Siema. Ale oni szaleją tutaj, kurczę. No cóż, wasza baza zaraz zostanie, kurde, w pył zmieciona. Tylko poczekajcie, dajcie mi sekundkę. O, ten tutaj czołgiem już naparza. Bomba zegarowa, kolej z bombą zegarową. Oj, źle do tego podszedłem, jeżeli chodzi o pierwszy poziom drugiego świata. O, tutaj pomarańczowi jeszcze doszli, kurcze pieczone, ha, ha, ha. Co to są, kurde, za pomarańczowe dupki? W sumie, to jak tak na to patrzę, to teoretycznie my chronimy tego farmera, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale... Ten farmer tutaj kręci się obok naszej bazy i pewnie w jakimś tam stopniu go chronimy teraz. Przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co widzę. Mogę się oczywiście mylić w tej sprawie. Nie jestem tutaj wszechwiedzący. Dobra. Zróbmy sobie może Gatling Guna na początku. To jest dobry pomysł. O, jest Gatling Gun. O, już przylazł któryś. Już się zesrał. Na szczęście my sobie zrobimy... O, jeszcze drugiego buddy i lecimy teraz z koksem. O, mamy medyków. Super.
Dobra, teraz niszczymy bazę. Na samym starcie, a co? Mamy być gorsi? Zniszczymy bazę im, przynajmniej oni będą mieli po bazie. A ja sobie zbiorę wszystkie te itemy, co oni tutaj są. O, i proszę bardzo, elegancko. Okej, widzę, że tutaj z różnych stron jestem naparzany. Więc ja bym się, delikatnie mówiąc, stąd wycofał. Najważniejsze, że ich baza została zniszczona, to mnie bardzo cieszy. To powoduje, że ja normalnie jestem zadowolony, wręcz uradowany. To jeszcze pomarańczowi są na dole. Ich bazy wypadałoby zniszczyć. O ile można to w ogóle jakąkolwiek bazą nazwać. Tak, mają tutaj bazę. Dobra. Elegancko. Tak więc... bye bye! Ale muzyka też jest, kurde, tutaj fajna. Zresztą posłuchajcie se sami teraz. Oh yeah! Patrzcie, co żeśmy zrobili. Co żeśmy najlepszego zrobili. Kurde, oni już mają bazę zniszczoną, ja pierdzielę. I żółci, i czerwoni, znaczy i pomarańczowi, Jezus Maria. Michał, ty daltonista jeden. Dobra. Elegancko. I co teraz? Moja baza stoi? Jak najbardziej stoi. O! A dobra, to jest ten farmer. Dawaj, dawaj, ale teraz umrzesz. Ale teraz umrzesz. O Jezu, łobaben. Gościu. Dobra, padłeś. Zobaczmy w ogóle, czy są jeszcze jakieś ten typki, co żyją. A, tu jest jeszcze jeden. Elegancko. A nie, nie ma go. Ty, to ja wszystkich zabiłem? Nie, coś jeszcze słyszę. A po co mi to, kurde, skoro teraz i tak nikogo nie widzę? Tam jak się rozpieprzyło coś. O kurde, aż biegnę tam. Aj, myślę, że zdążę. A tu jeszcze są, kurde, dupki jedne. No, to teraz ich porobimy. Przynajmniej jeden jest. 65 życia mamy. On za wiele nie będzie miał. Tyle wam mogę powiedzieć. Jak on się już dymi, to on nie ma za wiele życia. On zaraz, kurde, padnie, jak nic. No, a widzicie, jak się dymi już, kurde? On tutaj do mnie chce naparzać jeszcze. Proszę bardzo. Patrzcie, jak załatwiony. Haha! Teraz to już będziesz miał przesrane, gościu. Mówiłem. Trzeba było nie pajacować do mnie. I co? Czy to już są wszyscy? Muzyka dalej leci, co świadczy o tym, że jeszcze nie wszystkich Ej, teraz musimy te byczki chyba do tamtego farmera zaprowadzić. Prawda? Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. O nie. To wydawało mi się może. No, a gdzie jest ten byczek? Szukamy teraz byka. Bo to jest właśnie misja w... O, jest i byk. No chodź tu, byczku. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, byczku. Tutaj do mnie. Chodź do tatusia. Bo zaraz ten dostaniesz w łepetynę. Chodź, chodź, chodź.
No, kurde. A, dobra, będę jechał tym traktorem. To może za traktorem, za traktorem pójdzie. Byczek, chodź tu, byczku. Kurde, ale ciężko się steruje tym traktorem, ja pierdzielę. Jakbym, kurde, o nie. Chodź, 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 no spokojnie, już. Za tatusiem, dokładnie tak. Za tatuśkiem, no. Jedziemy, 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 no. Dokładnie, chodź tutaj. Chodź tutaj, tutaj będzie moja baza. I tatuś będzie szczęśliwy, że będzie miał byczka. Proszę bardzo. Woo! Did we win? Yeah! A z tą misją też się tak, kurde, piekielnie męczyłem za dzieciaka, że to jest masakra, nie? A teraz to za drugim razem się udało ją przejść, więc elegancko. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Oj, widzicie, patrzcie, nawet żeśmy, kurde, złoty medal wyhaczyli. Teraz to, to co zrobimy? Piggy in the middle. Co tutaj jeszcze mamy? Wear training, nie, tego nie robimy. Piggy in the middle. Co to jest? Zróbmy to. Jestem ciekaw tej misji. Okej. Okay. Czyli innymi słowy, teraz buddies w tym poziomie będą szukali jakiegoś metalu, który pozwoli im zrobić jakiś pojazd, więc innymi słowy, misja polega na tym, że musimy ich zabić wszystkich. Proste w tłumaczeniu. Fabuła, jakbyście się pytali, jest też w tych tekstach właśnie, jak czytam, odnośnie tych misji, które będziemy teraz robić. Więc po prostu unicestwimy wszystkich, tak na wszelki wypadek, bo czemu by nie. Jakąś fajną taktykę ogarniemy sobie i będzie, myślę, że elegancko. Drugi świat, mam nadzieję, że nam pójdzie całkiem sprawnie. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj trzeci, bo nie wiem, czy mi się będzie chciało. Ale wiem tylko jedno, że na pewno ten drugi będę chciał w całości skończyć. Dobra, tak więc tak. Trzeba sobie zrobić Gatlingana, tylko że, kurczę, skrzynki najgorsze jest to, że wpadają na ich stronę. Coś, co mi się, no, średnio podoba. O, teraz tutaj widzę, że nie tylko co pomarańczowi, ale też są zieloni tutaj. Dobra. Zrobimy sobie, kurde, tą bombę zegarową. Jak to wygląda? Nie, no dobra, to teraz sobie jaja trochę robiłem, bo chciałem tutaj trochę przykozaczyć. Kurde, więcej was matka w domu nie miała? Kurcze pieczone, za dużo jest ich. Za dużo jest ich, ja już wolałem, jak tylko z żółtymi się walczyło, no ale... No niestety, im dalej w las, tym będzie więcej przeciwników na nas czekać, tak więc musimy być tego świadomi. Niestety, ale taka jest prawda. Dobra, runda druga teraz, moi drodzy. Nie chcę robić żadnej bomby zegarowej, bo to jest gówniana broń i mało HP zadaje, mały damage daje, więc no. Więc zróbmy po prostu Gatlingana i rozprawmy się z nimi wszystkimi. Mam nadzieję, że oni sprowokują farmera, niech farmer mi wpierdoli, a ja ich dobiję. To myślę, że to jest dobry pomysł. I tak, będę w tym let's play dużo przeklinał, dlatego że gra nie jest skierowana dla dzieci. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Plus nie wiem, co chciałem powiedzieć. Najpierw sobie zniszczmy tak standardowo bazę, a raczej trochę ją sprowokujmy, żeby się zaczęła dymić. Dokładnie tak. Oh yeah! Zabieramy co moje.
elegancko. Bazę już tutaj mają zniszczoną, tak więc ja nie muszę się o nic martwić. Tu mamy farmera, elobenc. O, oni z... Wow, gdzie żem wyszedł? Dobra, są jeszcze pomarańczowi oczywiście. Im też się teraz do dupy dobierzemy. I bazę też im trochę naruszymy. Oh yeah! Dobrze, kolejni mają już po bazie. Zostali jeszcze ten, ci zieloni. Im też trzeba będzie bazę rozpierdzielić i potem ich zarżnąć. O, tu jest typo z bombą zegarową. Sam se znokautujesz własną bazę, debilu. Dobrze, dobrze, rób tak dalej. Dobra, nie mam tych. Muszę sobie amunicję trochę podładować. Ale kurde, co za debile, bez kitu. Własną kurde ten, bazę będą rozpieprzać. No dawaj kurde. Co ty możesz, gościu? O, proszę bardzo, elegancko. Kolejna baza została zniszczona. Ja się trzymam zajebiście. I teraz mogę iść unicestwiać pozostałych przeciwników. Tak mi się przynajmniej wydaje. I gitara. Gitara elo, fortepian elo. Ile ich zostało jeszcze? Na mapie? Chyba niedużo już, tak mi się wydaje. Tu był jeden pomarańczowy, ale już deadł sobie. A, oni tu się obok mojej bazy kręcą, frajerzy. Dobra, gdzie są pozostali? Gdzie wy jesteście? Chodźcie do tatusia. Tatuś ma Gantlingana i nie zawaha się go użyć, bo inaczej kurde tego Gantlingana wam wbije w dupsko i będzie sobie robił Eldorado. Tak, to było śmieszne, inaczej. O, a tu kurde ktoś chce w Tekena się bawić. Dobra, ale go wywiało. Dobrze, patrzcie ile HP mamy. 80, dobra. Szukamy teraz tego gnojka. O Jezu, nie tego, nie tego. Yes. Udało się. A myślałem, że nie dam rady dlatego, bo farmera zaatakowałem. Ja zapomniałem kompletnie, że farmer się jeszcze tutaj kręci, nie? Ale się udało, to jest najważniejsze. Kurde, kolejny złoty medal. Udało się, kurde. Jestem ciekaw, co żeśmy tam do multiplayera odblokowali. Mamy jeszcze tą misję, War Training, co to nie wiem. Nie, w ogóle nie wiem to, co chodzi z tym treningiem. Ale może coś ciekawego. Dobra. Piggy in the middle. To jest zastanawiający poziom, bo tutaj chyba będziemy musieli eskortować świnki z tego, co widzę. Chyba. To jest, mi się wydaje, że właśnie to jest ta misja. To trzeba będzie eskortować świnki, żeby ten... No, trzy świnki muszą dojść do farmera i potem zniszczyć bazę wszystkich przeciwników. Dobra, zajebiście. Ja mogę najpierw się zabrać za przeciwników, a potem za świnki. Chyba, że mamy tutaj czasówkę. A nie pamiętam, czy tutaj jest czasówka. Wiem, że to była dosyć prosta misja. Ja za dzieciaka nie miałem z nią jakichś problemów. Jest czasówka. Dobra. Mamy trzy świnki.
Pyk, pyk, pyk. Dobra. Super, cieszę się. Gantry gun. I sobie doładowujemy kółeczkiem oczywiście amunicję. I teraz let's go do this shit, man. Lecimy z koksem. Mamy żółtych na początku, więc z żółtymi się można zainteresować. Ich bazą. Wow, dobra, 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 mamy świnkę, szybko, 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 do farmera. Ze świnką, złapaliśmy ją jakoś. Tak jest, jedna świnka uratowana, bardzo dobrze. Co jest? Farmer zabił świnkę, czy mi się wydawało? Ale imbecyl. Nie, to są kuźwa medycy i cała banda, kurde, debili walczyła ze mną. Szmatławce jedne. Tfu, pluję na nich. Nie podoba mi się to. Wcale, a wcale mi się to nie podoba. A było tak fajnie. A mogliśmy takim, kurde, dupę sklepać. Sobie wyobraźcie. Ale dobra. Jest jeszcze kilka prób, tak więc... Jak widzicie, to jest tak zwana klątwa let's playa, bo za dzieciaka nie miałem problemu z tą misją. Z jakiegoś powodu teraz mam problem, kiedy robię let's play. Normalnie klątwa let's playa tutaj puka do mych drzwi i jeszcze się ze mnie śmieje na dodatek. Znęca się nade mną. O, patrzcie, klątwa let's play znęca się nade mną, kurde. Rozumiecie to? Kumacie to, bo ja tego nie mogę skumać. Dla mnie to jest niepojęte. Dobra, let's go. Lecimy raz jeszcze. Skopiemy dupę tym frajerom tutaj. Okej, okay. Dobra, o, mamy tarczę teraz. Tarcza, szmato jedna. Patrzcie w ogóle jaki speed. Mamy rocket bootsy teraz, nie? Czyli po prostu buty, które pozwalają nam dosyć szybko biegać. Jak sami zresztą widzicie. Dobra, najpierw skupmy się na bazie, dokładnie tak. O to chodziło. Shield? Proszę. Chciałbym shield. O, dziękuję. Dobra, baza żółtych została zniszczona. Bardzo dobrze, to mi się podoba. I teraz lecimy ze świnką. Zesrani medycy mnie teraz będą atakować, kurde. Ej, idźcie mi stąd. Jedna świnka została dostarczona. Baza żółtych została... Kurde, no co jest? Czemu ona uciekła? Aha, czyli pewnie muszę najpierw unicestwić wszystkich, a dopiero potem bawić się w ratowanie. Tak też można. Przy okazji sobie HP trochę podładuję. Mówię, ja mogę ten, wielu rzeczy nie pamiętać z tej gry, bo ja nie ćwiczyłem kompletnie przed tą grą. Co za tym idzie, ja w tę gierkę na ślepaka robię trochę. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli będziecie widzieli właśnie takie dziwne błędy z mojej strony. Oh yeah, sami... Kolejni, kurde, debile se własną bazę zniszczyli, no kurde. No słabo z waszej strony, no. Well.
Wow, co tu się stało? O, dobrze, dobrze, moje HP. Teraz szybciutko, szybciutko, świnka. Tutaj do zagrody, proszę, do zagrody. Nie, to nie tu. Gdzie jest zagroda? Gdzie jest ta zagroda? O. No, siedź sobie tutaj, siedź sobie. Dokładnie tak. A my teraz idziemy unicestwić kolejnych przydupasów. Znaczy przydupasów, dupasów. Znaczy jakich dupasów, co ja pierdolę, bez kitu. Elo, siemandero. Ja tu przyszedłem wam rozjebać bazę, siema, siema. W sumie to nawet ja nic, ja nie muszę nic robić. Wy sami to idealnie zrobicie. Ja wam tylko ją dobiję, tak lekko mówiąc. Uciekamy! Jak normalnie tygrysek, kurde, z Kubusia Puchatka. To ja powinienem, kurde, robić taki dubbing dla Kubusia Puchatka. Ej, świnko, chodź tutaj, chodź tu, chodź tu. No kurde, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co ja pierdolę za głupoty, Jezus Mary, nie rozumiem już tego. To jest chyba ta godzina, mimo że jest dopiero 12. Jest 12, a ja mówię, że już ta godzina. Normalnie, gościu, od buta. O. Szybko, szybko, uciekamy. Bo zostałem trochę ogłuszony. Tak lekko mówiąc. No, a teraz tego medyka trzeba pocisnąć. Dokładnie tak. Doskonale. Teraz świnka do mnie. I lecimy. Lecimy do przodu, lecimy do przodu. Kolejna baza została zniszczona. Teraz tylko jeszcze jedna świnka i będzie elegancko. No idź tu, kurde, no tutaj! Tutaj, 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 tutaj. Oh yeah, dobrze, siedź tutaj, grzecznie. Ostatnia świnia, gdzie jest ostatnia świnia? Mamy jeszcze 2 minuty i 19 sekund. Niby dużo czasu, ale pytanie, czy my go dobrze wykorzystamy. No to to już jest druga kwestia. Dobra. Spójrzmy prawdzie w oczy, tylko została nasza baza, pozostali to tam chyba już gryzą piach. Więc musimy teraz tylko szukać tej ostatniej świni i nie natrafić na debilnego farmera. O! Chodź tutaj, dokładnie. Powiedzcie, że to będzie koniec tej misji. Kuźwa, za trzecim razem tą misję przeszedłem dopiero. Drop this lot off down the lockup and we're all done. Za trzecim razem. Gdzie normalnie tą misję za dzieciaka potrafiłem za drugim nawet przejść. Co jest grane ze mną? Czy im starszy jestem, tym jestem gorszy? To chcecie mi powiedzieć? O, i kolejny złoty medal, super. Mamy tutaj oczywiście braci Roncola z VR Training, ale pozwólcie, że teraz zrobię jedną rzecz. A, dobra, czyli mogę sobie tutaj co jedynie sprawdzić takie rzeczy. Okej. O, i możemy sobie oczywiście zapisać, czemu by nie. Z chęcią bym zapisał sobie mój saveik. Nadpisałbym sobie oczywiście. I zobaczyłbym potem, ile bym miał procent. O ile w ogóle gra pokazuje, ile mam procent, bo z tego co pamiętam chyba pokazywała. Ale mogę się mylić, dobra. The Wrong Brothers. Ostatni poziom nam został z tego świata, czyli bracia Wrong. Innymi słowy, dobra. Czyli zadanie jest proste. Będziemy musieli eskortować tutaj generałów, dlatego że oni będą jechali tym oto autobusem. Następnie będziemy musieli zająć się za braci Wrong. Nie możemy dopuścić, żeby autokar został zniszczony albo autobus, ponieważ jeżeli on zostanie zniszczony, no to
generałowie padną, zostaną zamordowani, a my przegramy misję. I potem mamy się oczywiście zmierzyć z braćmi Rong. Więc dobra, zróbmy to. Na razie myślę, że na tą sesję to będzie już ostatni poziom, bo trzeci świat będę chciał się w następnej sesji zabrać za trzeci świat. Dobra, moja baza została zniszczona na sam start. Tak więc pytanie, gdzie jest ten autobus zasrany? No właśnie, tego nie możemy robić. Więc skoro moja baza została zniszczona, to muszę szukać jakiejś broni. Czy czegokolwiek, bo kurde, jak ja mam ich ten eskortować do domu, skoro do tej bazy w sumie, skoro bracia Rąk mnie atakują na każdym kroku. To mnie właśnie zastanawia, nie? Dobra, na samym starcie moja baza została zniszczona, więc teraz lecimy do przodu. Tak więc tak będą się prezentowali bracia Rąk. Będziemy musieli, kurde, rzucać te bomby gdzieś, gdzie popadnie, byleby po prostu autobus nie oberwał. No dawaj. Idź. Kurde, nie! Ja pier... Kurwa mać! Nie chciałem go zabić, no. Kuźwa. Dobra, idź rzecz do tej bazy, gościu. Ten generał jest serio jakiś upośledzony. Dobra, idź rzecz, szybko. No nie. Dobra, na szczęście ten autobus, z tego co pamiętam, on miał dużo HP, więc nie powinno być problemu. Dobra, niech se tam pod wodą buchnie. Nie problem. Bo to są debile ci bracia Rąk, dlatego oni nie potrafią ogólnie, wiecie, co robić. Bombami rzucać. Dobra. Kurwa mać, do chuja wafla. Rzucałem w inną stronę tą bombę. O Jezus Maria, dobrze, że ten autobus ma dużo HP, bo gdyby on miał naprawdę mało życia, to by się źle skończyło. Powiem tak, bracia Rąk jako bossowie to nie są jacyś trudni bossowie. Ale mogę tylko od siebie powiedzieć tyle, że samo eskortowanie tych generałów jest ciężką rzeczą. To już mogę tu z miejsca powiedzieć. No, idźżesz tutaj, no kurde, jesteś blisko tego domu. Gościu, nie denerwuj mnie. Dobra, dwóch mamy uratowanych. Niech se tam buchają te bomby. No, wysiadaj. Wysiadaj. Tu. Dokładnie. Co za kurwa mać debil. Dobrze. Doszedł do tego domu zasranego. Teraz jeszcze tylko dwóch zostało. Idzie całkiem teraz dobrze. Teraz nieironicznie mówię, całkiem dobrze idzie. O nie. Spadaj z tą bombą. Na szczęście tylko jedna została. O, druga już się przypomniała o sobie. Gdzie jest ten czwarty dom?
Dobra, trochę HP straciłem, trudno się mówi. O Jezu, nie zapisywałem. Dalej jesteśmy. Spierdzielaj mi z tą bombą. W trybie natychmiastowym. Idź do swojego domu. Gościu, tu masz dom. Żona na ciebie czeka z kotletami. Idźżesz tam i wpierdzielaj te kotlety. Dobra, a teraz bez żadnego śmieszkowania lecimy teraz tutaj. Tu został już ostatni dom. Zaraz będziemy mieli to zrobione. Proszę, nie spiernicz się nic. Biegnij tam, szybko. Dobra, jest. Ostatni został uratowany. Super, świetnie. Nic tylko się cieszyć. Ostatni generał przeżył. Dobra, to teraz gdzie jest... Nie wiem, samolot lub cokolwiek, czym bym mógł zaatakować tych braci rąk zasranych. Bo przydałoby się coś takiego, szczególnie, że oni napieprzają, kurde, tymi. Dobra, tam jesteśmy. Lecimy. Naparzamy się teraz, kurde, z braćmi rąk. Chodźcie tu. Chodźcie tu, gnoje. Teraz to już będzie bułka z masłem z tym bossem. Nie będzie trudny ten boss. Mówiłem, że będą łatwi. Najgorsze jest...
To jest najgorsze właśnie w takich grach, że te misje eskortowe to są najgorsze misje, jakie mogą być. Bo sam w sobie boss nie był ciężki, sami musicie przyznać. I taka jest prawda. No i dostaliśmy teraz specjalny medal, bardzo fajnie. Tak więc, możemy udać się do następnego świata. No, tak więc mieliśmy debiut teraz nowych buddies, czyli to są buddies, ninja buddies, innymi słowy. Ale nimi się zainteresujemy dopiero następnym razem, bo już mamy trzeci świat i będziemy mogli zapisać gierkę. To jest świat pustynny, który będziemy na następnym razem zwiedzać. I tak jak to standardowo, jeżeli chodzi o kolejny świat, czyli świat numer 3, tutaj mamy tylko 4 poziomy. I potem mamy czwarty świat, bo nie ma tutaj bossa, tak jak to było w przypadku pierwszego świata. Dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta sesja wam się spodobała i jak i ogólnie ta seria przypadnie wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, po więcej na kanale. Mam nadzieję, że sposób ciekawy... Kurwa, nie przeszkadzać mi, kiedy nagrywam. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, oczywiście, że tak. Napiszcie, co sądzicie o Team Buddies, czy to jest w ogóle gra, w którą kiedyś się zagrywaliście, czy zainteresowałem was może tą gierką. Jeżeli tak, to oczywiście opinie piszcie śmiało w sekcji komentarzy. Dzisiaj mamy już połowę czerwca, kiedy ja to nagrywam. Nagrywam to godziny 12:30 i za oknem jest brzydka pogoda. Tak więc prawdopodobnie dzisiaj będę siedział na swojej dupie w domu. No cóż, trudno się mówi. Dobra, trzymajcie się, cześć. Ja idę odpoczywać po robocie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie.